Serwus, witajcie w kolejnym naszym wspólnym filmie. Moim i waszym gościem, jak zawsze, doktor habilitowany Paweł Oględzki, biolog środowiskowy. No pięknie, zmieniłeś kolejność. Tak, bo ja za każdym razem inaczej. Za każdym razem inaczej, jeden z widzów napisał, że... Że to nie tak, ale, że to ale nie tak. Mnie to zupełnie nie przeszkadzało. Przepraszam, ja i tak nie zapamiętam kolejności, więc... Ale wszystko było w porządku, ale teraz no... Słuchajcie, dzisiaj tym razem nagrywamy dosyć krótki film, a to dlatego, że temat wyszedł troszkę przypadkiem. Jeden z was, jeden z widzów wysłał mi zdjęcia niezwykle pięknie ubarwionego okonia. Był to niebieski okoń. I ów widz poprosił, żeby może Paweł zerknął w te zdjęcia i wypowiedział się, skąd takie ubarwienie. No i co? I troszkę żeśmy się zdziwili. Ale no, Paweł nie zjadł wszystkich rozumów, jeśli chodzi o ubarwienie okoni. Był zaskoczony. Natomiast no, nie tak bardzo ze względu na gatunek. Dlatego, że okoń jest znany z takiej dużej plastyczności ewolucyjnej. Tak to ładnie naukowo mówimy. To znaczy dosyć szybko potrafi w określonych warunkach przybierać formy niestandardowe, nieksiążkowe, zarówno ubarwienia, jak i kształtu. No tak samo jeśli chodzi o na przykład żerowanie, może nas zadziwić, zmiany swoich zwyczajów żerowiskowych. Także jest rybą zmienną, szybko reagującą na to, co się dzieje w jego środowisku. Ale ten był naprawdę ubarwiony niezwykle i przyznam, że Przez chwilę zastanawialiśmy się razem z Kamilem, czy nie jest to przypadkiem mieszaniec z jazgarzem, ze względu na płetwę ogonową. Tak, ponieważ płetwa ogonowa była niebieska, dosłownie niebieska. No pasków ten okoń nie miał, ale to się takie ryby zdarzają. I tak wykropkowane jak u jazgarza. I czarne oko. Nigdzie w literaturze nie spotkałem się z sytuacją, kiedy stwierdzono formy hybrydowe jazgarza i okonia. Niby są nie tak daleko spokrewnione, ale no nie chcę tutaj po prostu środowisku naukowemu się narażać, ale tak to wyglądało. Oczywiście zdarzają się cuda. W ewolucji podkreśla się, że być może istniało coś takiego jak hopeful monsters, obiecujące potwory, czyli właśnie mieszańce dwóch gatunków, które się teoretycznie nie powinny ze sobą skrzyżować, a się skrzyżowały. No ale to taka poboczna jak gdyby gałąź tutaj tej historyjki. Natomiast okoń przepiękny, zdarzają się ryby z bardzo, bardzo intensywnie ubarwionymi płetwami na czerwono. Też dostałem ostatnio pytanie przez skrzynkę mailową swoją. Czy może być to efektem diety bogatej w, nie pamiętam, chyba w krewetki czy coś takiego. No, na pewno czerwony kolor płetw okonia świadczy o bardzo dobrej kondycji tej ryby. To jest jeden z takich sygnałów. Natomiast no, może być wynikiem wielu rzeczy, bo nie, zrozumcie, nie ma aż tak dokładnych badań. Ichtiologów no, zwyczajnie nie mają możliwości tak dokładnego ustalenia, bo to wymagałoby założenia specjalnych poletek doświadczalnych, kamienia różnych populacji, różnym pokarmem. To jest zbyt złożona sprawa. Ale jeśli chodzi o konia, to na pewno jest rybą bardzo zmienną i no, tylko pogratulować takich wspaniałych obserwacji. No i połowów rozumiem. Bo to... Co więcej, ponieważ my już jakiś czas temu nagraliśmy odcinek o tym, w jaki sposób ryby zmieniają swoje ubarwienie. Możecie go zobaczyć gdzieś tutaj, wrzucę odnośnik albo w opisie, jak sobie rozwiniecie opis pod filmem, to wrzucę linka do filmu, który razem nagraliśmy w tym roku, o tym, w jaki sposób ryby dostosowują swoje ubarwienie i jak je zmieniają, jeżeli chodzi o tarło, o otoczenie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast niebieskiego okonia ja nie widziałem nigdy. Ja też nie. Co więcej, bo ktoś mógłby powiedzieć, widocznie w takim łowisku są. Słuchajcie, otóż nie, ponieważ ta ryba, z tego co napisał nasz widz, została złowiona w rzeczce, która płynie tutaj praktycznie u nas za płotem.
niedaleko, w Jeziorce. W Jeziorce. Paweł robił swego czasu, z tego co wiem, robiłeś jakieś badania, prowadziłeś. Ja robiłem z Jeziorki doktorat. Także, ale nie zły, tylko ogólnie z walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Ale no, mnóstwo czasu spędziłem nad tą rzeką. Ja może... Także z wędką, chociaż rzadziej, i nigdy takiego oka nie jest. Ja może niedużo czasu nad jeziorką spędziłem, bo wolę większe rzeki, ale łowiłem tutaj swego czasu na spinning. Złowiłem kilka okoni i żaden nie był niebieski, więc to rzeczywiście naprawdę jakiś ewenement. Koledze tu należą się nie tylko podziękowania za podesłanie zdjęć, ale również i gratulacje za taką rybę. W tym siurku, jak nieładnie nazwałeś jeziorkę, coś podobnego, były ładne okonie, no tak jak na tą rzekę 32, 35, jak pamiętam, nawet chyba mi się kiedyś trafił, to były ładne okonie. Ostatnio, w ciągu ostatnich 10 lat, także jakieś takie dwudziestaki, to już też godne uwagi tutaj, ale nigdy nie było niebieskiego również. Ale wiesz co, wrzuciłem zajawkę tego filmu, który nagrywamy właśnie, i chyba dwóch czy trzech widzów napisało, że niebieskiego okonia to nie widzieli, ale złowili białego okonia. Mniej mnie to zdziwiło. Tak? Mniej mnie to zdziwiło. No, po prostu są formy albinotyczne. U każdego gatunku się zdarzają praktycznie. No tak jak sumy. Właśnie chciałem powiedzieć o sumie, bo dlatego, że u suma dosyć często, nawet statystycznie, się łowi może nie białe, ale żółte, takie generalnie pozbawione tego barwnika melanistycznego. Natomiast jeśli chodzi o konia, jak powiedziałem, ryba plastyczna, czyli szybko reagująca, tolerująca jak gdyby zmiany genetyczne. Także tutaj nawet nie widziałem tych zdjęć, ale czysty albinos, pamiętajmy, to jest idealnie biały z czerwonymi oczami, ale zdarzają się formy częściowo albinotyczne, jakieś żółtawe, półalbinosy. Ale niebieski okoń, ewenement. Ewenement na pewno. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo. Myślę, że taka krótka forma filmu również Wam się spodoba. Dla nas też jest to ciekawostka. A jeżeli macie jakieś takie ciekawe jeszcze połowy, to przysyłajcie śmiało. Jasne. Trzymajcie się, dziękujemy i do następnego. Dziękuję.